Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota, 15 tygodnia zwykłego. Szykujemy się na 16 niedzielę w ciągu roku i czytamy taki fragment, pochylamy się nad takim fragmentem z 12 rozdziału świętego Mateusza, wiersze od 14 do 21. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie i ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą. Tak, oto dzisiejsza Ewangelia. Warto wiedzieć, dlaczego faryzeusze wyszli i odbyli naradę, jakby tu Jezusa zgładzić. Szukali jakiegoś planu zagłady Jezusa, no bo Jezus uzdrowił w szabat człowieka z uschłą ręką. Tak. Wywołał takiego człowieka na środek synagogi. Prawda, jeszcze zapytał publicznie, co można zrobić w szabat, życie ocalić, czy zniszczyć i tak dalej. No i polecił człowiekowi tą rękę, prawda, wyciągnąć. Nie? I to wzbudziło takie zgorszenie, taką wściekłość faryzeuszów, prawda, że postanowili Jezusa zgładzić. Nie? I ciekawa jest reakcja Jezusa, że Jezus się oddalił stamtąd. Anachoreza, takie słowo tu się pojawia, nie? Oddalenie, takie oddalenie na osobność, na pustkowie. Właśnie, więc proszę zobaczyć, tak mnie jakoś dzisiaj dotyka bardzo w dzisiejszym słowie, że Jezus budził wielkie zgorszenie tak ogólnie. Budził wielkie zgorszenie u faryzeuszów i tak będzie budził to zgorszenie u faryzeuszów wszystkich czasów, u wszystkich, którzy się strasznie trzymają, prawda, swojej wizji. Właśnie widać, faryzeusze nie usłyszeli tego, na czym skończyła się wczorajsza Ewangelia, że idźcie i starajcie się zrozumieć, że pragnę miłosierdzia, a nie ofiary. Bardziej pragnę miłosierdzia niż ofiary. Oni tego nie usłyszeli, nie przyjęli, nie przemyśleli, nie pochylili się nad tym, tylko dalej byli wpatrzeni w swoje idee, swoje oczekiwania, swoje pomysły na to, jakby się tu Bogu przypodobać. I niestety to do dzisiaj trwa. Do dzisiaj właśnie trwa taki prąd wśród wielu ludzi, to wśród wielu ludzi, którzy uważają się za prawdziwych chrześcijan, za jądro prawdziwego chrześcijaństwa, za sedno chrześcijaństwa, że właśnie nie pochylają się wcale nad słowami Jezusa, tylko bez przerwy pochylają się nad swoimi pomysłami, jak to trzeba zrobić. Jak to wszystko trzeba zrobić, jak to wszystko ma wyglądać, bo to trzeba swój rozum mieć i to wszystko musi być po naszemu i my wiemy najlepiej, prawda? Tymczasem te tłumy, które szły za Jezusem, to były tłumy, które się poddały trosce Jezusa. To Jezus ich uzdrowił, a nie oni Jezusa. I tu nieustannie właśnie pojawia się taka pokusa, że to my będziemy uzdrawiać Jezusa, to my się zatroszczymy o Jezusa, Jego sprawy na tej ziemi. Zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii ewangelista Mateusz się powołuje na takie proroctwo z Izajasza i w tym proroctwie to ewidentnie podmiotem działającym, tym, który się troszczy o ten świat i o swoje sprawy na tym świecie, to jest Jezus, nie? Sługa Jahwe, sługa Boży, ktoś, kogo Bóg nazywa poprzez proroka takim słowem Pais. Nie? Nie ja, nie ty, nawet nie my wszyscy razem wzięci, którzy się przyznajemy do Jezusa, nie my wszyscy chrześcijanie, to nawet nie Kościół ma się troszczyć o sprawy Jezusa na tej ziemi, to jest cały czas odwrotnie. To Jezus przyszedł na ziemię, to Bóg stał się człowiekiem, żeby zatroszczyć się o nas. To w dzisiejszej Ewangelii to tak dociera do mnie mocno takie jedno z moich ulubionych słów. Ja już wspominałem o tym słowie wiele razy.
Mianowicie Jezus tych wszystkich, którzy mu towarzyszyli, którzy się przyłączyli do niego, którzy razem z nim poszli, nie? Razem z nim poszli, to on ich wszystkich poddał takiej czynności, która się nazywa terapeo. I pierwsze znaczenie tego słowa terapeo to jest wykonanie takiej służby, troski z dobrego serca, z miłości, nie? Że ja się troszczę o ciebie z miłości. Pierwsze znaczenie, podstawowe znaczenie tego słowa to wcale nie jest uzdrawiać. To może implikować uzdrowienie, ale wcale nie musi. Że ta moja troska, miłosna troska o ciebie, nie? Taka dobrowolna, że ja chcę się o ciebie zatroszczyć, może zaskutkować twoim uzdrowieniem, ale wcale nie musi, bo sednem tej czynności to jest właśnie okazanie ci miłości poprzez dobrowolną troskę o ciebie. No i Jezus oddala się, nie? Oddala się i jakby dokonuje tym oddaleniem pewnego rozwarstwienia, nie? Rozwarstwienia właśnie w ówczesnych ludziach i Jezus cały czas to robi nieustannie w historii świata. Że Jezus ciągle dokonuje takiego oddalenia się po to właśnie, żeby jakby objawiło się, kto naprawdę jest przy Jezusie ze względu na Jezusa, a kto jest przy Jezusie ze względu na samego siebie, swoje pomysły i swoje wymysły. Czy ja jestem przywiązany do Jezusa i do Jego troski o mnie i pozwalam, żeby Jezus się zatroszczył o mnie tak, jak On uważa, że powinien się zatroszczyć? Czy ja się trzymam swoich wymysłów, swoich pomysłów, swoich dociekań i tak dalej? I kiedy ten Jezus się oddala, to ja wcale za nim nie pójdę, tylko ja się będę kurczowo trzymał swojej wizji chrześcijaństwa, swojej wizji Kościoła, swojej wizji wszystkiego. Tak, możemy być rozczarowani Kościołem, możemy być rozczarowani decyzjami biskupów, możemy być rozczarowani decyzjami papieża, ale jeśli ja chcę towarzyszyć Jezusowi, to Jezusa nie ma poza Kościołem. Jezus nie funkcjonuje poza Kościołem. Tak? Jeżeli ja chcę spotkać Jezusa, to w ten czy inny sposób potrzebuję zbliżać się do Kościoła. No jasne, że tu jest taki problem ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Kościele. Tak, no to jest taki pasus w dokumentach Soboru Watykańskiego II, gdzie Sobór Watykański II bardzo ładnie to tłumaczy. Nieświadomi mówią o siedmiu kręgach przynależności do Kościoła, ale Sobór Watykański o niczym takim nie mówi. Ostatecznie to się zbiega do tego, że nawet jeśli ktoś nigdy nie słyszał o Kościele, nie? Albo z różnych względów do tego Kościoła nigdy nie przystąpił, a jednak żyjąc zgodnie z sumieniem, z prawem Bożym, gdzieś doszedł do zbawienia, dał się doprowadzić do zbawienia, to i tak się dokonało to przez Chrystusa i przez Kościół. To jest taka starożytna zasada, którą głosili pierwsi chrześcijanie, że poza Kościołem nie ma zbawienia. I to, ta zasada niestety gdzieś tam została przez niektórych opacznie zrozumiana jako zasada ekskluzywna, czyli budująca takie ekskluzywne grono, które ma w swych rękach zbawienie. I jak się nie przyłączycie do nas, no to tego zbawienia nie będziecie mieli. Ale jak się popatrzy do ojców Kościoła, właśnie to jest ten problem, że my się nie interesujemy historią Kościoła, nie interesujemy się tym, co Kościół przeszedł, przemyślał, przerobił, przetrawił. I okazuje się, że wiele tematów jest już rozwiązanych, a my na nowo Amerykę odkrywamy. I to jeszcze błędnie odkrywamy. Że jak się popatrzy do ojców Kościoła, jak oni rozumieli tą zasadę, to oni rozumieli to dokładnie w ten sposób, że wielu ludzi może nawet nie wiedzieć, że należą do Kościoła Jezusa Chrystusa, bo całkiem nieświadomie dają się Jemu prowadzić po prostu w ten sposób, że nigdy nie słyszeli o Chrystusie, nigdy nie słyszeli o Kościele, nigdy nie słyszeli Ewangelii, nigdy nie słyszeli o chrześcijaństwie, a mimo to żyją zgodnie z prawym sumieniem, zgodnie z prawem Bożym, które jest gdzieś zapisane w sercu każdego z nas, prawda? Z tak zwanym prawem naturalnym. Tak a propos prawa naturalnego, to nie wiem, czy wiecie, że kiedy sądzono hitlerowców, zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze, to ci zbrodniarze przyjęli taką linię obrony, że oni są w ogóle niewinni, dlatego że działali w przestrzeni prawa III Rzeszy, w przestrzeni prawa państwa, w którym żyli. No i wszystko, co zrobili, to się w tej przestrzeni mieściło i oni w rozumieniu prawa państwa, w którym żyli, nie popełnili żadnej zbrodni. No w związku z czym nie można ich sądzić, bo nie można ich sądzić z prawa jakiegoś innego państwa, w którym nie żyli. I to jest zasada, która obowiązuje do dzisiaj, że mnie nie można sądzić na przykład wedle prawa niemieckiego, skoro ja żyję w Polsce. Nie? Można mnie sądzić tylko wedle prawa kraju, w którym aktualnie się znajduję, czyli na przykład wedle prawa polskiego. Nie? No w Niemczech mogą być zupełnie inne
przepisy czy normy prawne, no ale one mnie nie obowiązują, dopóki tam mnie nie ma, prawda? No i właśnie taka była linia obrony tych zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze i proces stanął w pewnym momencie, bo rzeczywiście prawnicy, ci, którzy sądzili, uznali, że faktycznie oni mają rację, że no oni żyli w III Rzeszy i wszystko, co zrobili, mieści się w przestrzeni prawa III Rzeszy, no to z jakiego prawa ich sądzić wobec tego? No i wyjście się znalazło właśnie takie, że osądzimy ich z prawa tak zwanego naturalnego, czyli z naszego punktu widzenia prawa Bożego. Jest coś takiego jak prawo naturalne czy prawo Boże, zaszyte w każdym z nas, jakieś najbardziej podstawowe normy, które możemy w sobie odnaleźć. No i że orzekł Trybunał w Norymberdze, że Trybunał w Norymberdze, świecki Trybunał orzekł, że okej, dobra, prawodawstwo III Rzeszy dopuszczało pewne rzeczy, ale ponad prawem państwowym jest tak zwane prawo naturalne. Jeżeli prawo państwowe sprzeciwia się prawu naturalnemu, to ja mam obowiązek kierować się w moim życiu, w mojej codzienności prawem naturalnym. Na przykład jeżeli prawo naturalne mówi, że nie wolno zabijać drugiego człowieka, a prawo państwowe mnie zachęca do tego zabójstwa, no to w rozumieniu Trybunału w Norymberdze, świeckiego Trybunału, bardzo świeckiego, ja powinienem wybrać normy prawa naturalnego i powstrzymać się od zabijania ludzi, nawet jeżeli prawo państwowe mnie do tego zachęca czy stwarza możliwości. I to wcale nie był kościelny Trybunał, to był bardzo świecki Trybunał, Trybunał w Norymberdze i poczytajcie sobie o tym, to właśnie, więc ta zasada poza Kościołem nie ma zbawienia, to jest zasada tak zwana inkluzywna, jakby włączająca nawet tych, którzy nieświadomie żyją, a wsłuchują się w cichy głos Chrystusa, cichy głos Ducha Świętego, gdzieś zaszyty w ich sumieniach, bo żaden człowiek nie został porzucony przez Jezusa. Natomiast może się okazać, że ktoś doskonale słyszał o Kościele, o biskupach, o papieżu, o chrześcijaństwie, przeczytał całą Ewangelię, a może całe Pismo Święte, a mimo to de facto w Kościele nie jest, bo żyje wsłuchany nie w głos Chrystusa, poddany nie trosce Chrystusa, ale żyje wsłuchany tylko w siebie, w swoje wymysły, pomysły, prawda, skupiony na samym sobie i żeby to wszystko było po mojemu. I żeby to wszystko było po mojemu. I wtedy niestety ja jestem w pozycji tych faryzeuszy, którzy są kompletnie zgorszeni Chrystusem. I Chrystus będzie robił taki ruch. Będzie się w historii ludzkości zawsze się nastąpi cyklicznie takie właśnie jakby oddalenie się Chrystusa, żeby się przekonać, kto naprawdę z Nim jest. I zobaczcie, że to oddalenie się Chrystusa właśnie się dokonuje. Jak wielu ludzi jest zgorszonych Kościołem, zgorszonych wierzącymi w Chrystusa, zgorszonych, prawda, kapłanami, biskupami, samym papieżem, wielu jest zgorszonych, rozczarowanych, zawiedzionych, prawda, nie zgadzających się ze stanowiskiem Kościoła w tej czy innej sprawie, prawda. No to są wszyscy właśnie tacy, którzy nie idą za Chrystusem oddalającym się, bo Chrystus jak się oddala, to zawsze razem z Kościołem. Nie? Chrystus nigdy nie rezygnuje z grona 12. 12 to jest Kościół. I teraz Bóg zawarł w Chrystusie, prawda, z gronem 12, czyli z Kościołem, nowe i wieczne przymierze. I nie będzie żadnego nowego ludu Bożego poza Kościołem Jezusa Chrystusa, właśnie tym, który jest. Żaden nowy lud już nie zostanie powołany ani wybrany. To jest przymierze ostateczne i wieczne, prawda? I nawet jeżeli po ludzku można różne rzeczy pozarzucać Kościołowi, chrześcijanom, biskupom, kapłanom, papieżowi, i nawet jeśli te zarzuty są słuszne, to Jezus będzie wierny swojemu Kościołowi, wierny przymierzu. Tak. I Jezus robi to nie ze względu na zasługi i nie ze względu na to, że biskupi są super i bez zarzutu, nie ze względu na to, że księża są super bez zarzutu, że chrześcijanie są super bez zarzutu. Jezus, ta wierność Jezusa, ta wierność małżeńska Jezusa wynika nie z tego, że myśmy udowodnili, że warto być nam wiernym, tylko wynika właściwie z czegoś dokładnie odwrotnego, z tego, że Jezus wie, że my potrzebujemy Jego troski. Pytania, czy my sobie z tego zdajemy sprawę. Bo właśnie może się okazać, że my żyjemy w poczuciu, że to Jezus potrzebuje troski naszej, że to my musimy obronić Jezusa, tak, to my musimy coś zrobić, prawda, z Jezusem, dla Jezusa, my musimy, prawda,
ten świat, to my musimy ten świat przygotować na powrót Jezusa, bo na razie tego nie ma i w ogóle. No to znaczy, że żyjemy w pozycji Ewy w rozmowie z wężem, no bo to dokładnie od tego się zaczął upadek Ewy, nie? Od przekonania, że to ona musi bronić Boga, nie? Że Bóg w tej chwili jest nieobecny i skoro jest zaatakowany, to ja go muszę bronić. Natomiast ci, którzy idą za Jezusem, ci, którzy się go trzymają wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim ludzkim kalkulacjom, ci, którzy trwają przy nim, choć Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół, w którym Jezus żyje, tu w tym świecie jest obecny, jest dostępny, w którym są sprawowane Jego sakramenty, w którym jest dostępne Jego zbawcze działanie, prawda? Choć Kościół po ludzku jest pod wieloma względami skompromitowany, to ci, którzy się trzymają Jezusa, to trzymają się nie ze względu na to, że ten Kościół, prawda, ziemski jaśnie jakąś chwałą i wybitnością, tylko ze względu na to, że są przekonani, że ja potrzebuję tej troski Chrystusa. I to właśnie rzecz jest tym, żeby do tego dojść. Że ja potrzebuję od Chrystusa Jego terapeutę. Dlatego się będę Go trzymał, nawet jeśli Jezus będzie przychodził do mnie w kościele, że nawet jeżeli msza, na którą chodzę, będzie sprawowana przez księdza, który ma 80 lat i ciężko zrozumieć, co on tam się pleni, i w kościele, który jest zaniedbany, pękające ma mury i mało się nie zawali, to ja będę chodził do tego kościoła na tą mszę, nie dlatego, że ten ksiądz jest żwawy i nie wiadomo, jak tą mszę odprawia, nie dlatego, że ten kościół jest nie wiadomo, jak piękny, nie dlatego, że są nie wiadomo, jakie kazania, tylko dlatego, że tu jest Jezus. Że tu jest Jezus i to trzeba sobie zadać pytanie. Trzeba zadać sobie pytanie, czy ja mam to poczucie, że absolutnie potrzebuję Jezusa? Czy ja mam to poczucie, nie? Czy ja mam to przekonanie i czy się trzymam Jezusa tam, gdzie On jest? Czy ja szukam Jezusa na swój sposób, tak jak ja uważam, że On powinien przychodzić i tak jak ja uważam, że On powinien działać? I czy przypadkiem nie dzieje się tak, że ja wiem lepiej, prawda, od Jezusa, jak On powinien przyjść, jak On powinien działać, co On powinien zrobić i ja to zrobię po swojemu. Założę nowy lud Boży. Tylko, że żadnego nowego ludu Bożego nie będzie. Żadnego nowego ludu Bożego już nie będzie. Przymierze jest wieczne i nierozerwalne. Podpisane krwią na każdej Eucharystii. No i właśnie tak jakoś patrzę na te słowa, nie, że trzciny pokruszonej nie dołamie, knota ledwie tlejącego nie dogasi. To tak sobie właśnie myślę o nas chrześcijanach, nie, że my nie mamy tutaj nic wielkiego do zaprezentowania tak po ludzku w dzisiejszych czasach. Nie. Tak sobie myślę o tak zwanym kościele, nie, kościele, wspólnocie chrześcijan, wspólnocie wierzących Chrystusa, trzymających się przy Chrystusa, po ludzku bardzo często skompromitowanych. I tak sobie myślę, że to właśnie te słowa, że trzcin nadłamany nie dołamie, trzcin knota tlejącego nie dogasi, to po pierwsze dotyczy właśnie nas chrześcijan. To my bez przerwy doświadczamy, że nawet jak się okazujemy nienadzwyczajni, nawet jak się okazujemy słabi, bezradni, upadający, kompromitujący się, to Jezus z nas nie rezygnuje. Tylko pytanie, czy my nie rezygnujemy z Niego? Czy my nie rezygnujemy z Niego? I tutaj jest powiedziane, że On zapowie prawo narodom, a potem, że zwycięsko sąd przeprowadzi. I tu w obu przypadkach, w obu tych wypowiedziach jest jedno i to samo słowo kryzys. Kryzys to właśnie jest wybór, nie? Że Jezus nieustannie objawia swój wybór, że takich ludzi wybrałem, takich ludzi wybrałem. Jeżeli widzisz w sobie, że jesteś bezradny wobec samego siebie, wobec innych ludzi, bezradny wobec tego świata, że jesteś słaby, że upadasz, że nie dajesz rady, to nie buduj sobie religii, w której jesteś gwiazdą. Tak? Nie trzymaj się zasad, które ci wygodnie spełniasz, tak jak faryzeusze. Tylko zrozum, że właśnie dla ciebie jest ta troska Jezusa. Troska Jezusa, którą On dokonuje w skompromitowanym kościele. Bo nawet jeśli oblubienica Jezusa jest nie wiem jak skompromitowana, to Jezus ciągle objawia, że taką właśnie oblubienicę sobie wybrał i taki jest wierny. To jest Jego miłosierdzie, wierność małżeńska. Bo on, im bardziej ta po ludzku oblubienica jest skompromitowana, tym większej potrzebuje troski Jezusa. A Jezus odpowiada nie na zasługi, nie na to, że się wykazałeś, tylko odpowiada swoją miłością na potrzeby. Dlatego święty Paweł mówi takie gorszące słowa, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze oficie rozlała się łaska.
Właśnie i w Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. W imieniu Emanuela, Boga z nami, który przyszedł do nas, aby o nas się zatroszczyć. A nie w swoich zasługach, w swoich osiągnięciach, w swoich dokonaniach, nie w sobie. Warto zobaczyć końcówkę tej dzisiejszej Ewangelii. Warto zobaczyć, nie? I teraz właśnie na tym polega zwycięstwo Jezusa. Zwycięstwo Jezusa na krzyżu, Jego zwycięstwo, które nieustannie się manifestuje ponad wiekami. Że choć człowiek jest właśnie taki, jaki jest, ja jestem taki, jaki jestem, ty jesteś taki, jaki jesteś, każdy z nas jest taki, jaki jest, to Jezus nieustannie manifestuje swoje zwycięstwo, swój zwycięski wybór, że On uparcie ciągle na nowo właśnie takiego człowieka wybiera, jak ja, jak ty, jak każdy z nas. Nie ze względu na nasze zasługi, ale ze względu, że my tego potrzebujemy. I właściwie tak naprawdę cały rozwój chrześcijański to do tego zmierza, żebym ja wreszcie pozwolił Jezusowi, żeby On się zatroszczył o mnie. Żebym wreszcie odkrył, że ja nie jestem w stanie zatroszczyć się o Jezusa. To nie ja się mam troszczyć o Niego. I to nie ja mam walczyć o Niego i za Niego. To On przyszedł walczyć o mnie. To On przyszedł odkupić mnie. To On przyszedł się zatroszczyć o mnie. I On to robi. Robi w swoim kościele, w gronie 12. W takim gronie, jaki jest. I właśnie taki Kościół jest znakiem dla świata. Kościół skompromitowany, Kościół poniżony, Kościół ludzi upadłych, którzy kurczowo się trzymają Jezusa, im bardziej upadają, tym bardziej kurczowo się trzymają i właśnie wtedy manifestuje się ten wybór Jezusa, zwycięski wybór Jezusa. Że nie ma takiej kompromitacji i takiego upadku, żeby dało się przekonać Jezusa, żeby zrezygnował ze swojej oblubienicy. Zwycięski wybór Jezusa, zwycięski kryzys Jezusa, nie? Tak, Jezusa to kosztuje kryzys, dosłownie kryzys. My ten kryzys widzimy na krzyżu i to jest Jego zwycięstwo. Nie zrezygnował z takiego człowieka. Tylko żebyś ty nie zrezygnował z Jezusa z jakichś tam płaskich powodów, bo prawdę mówiąc, ci, którzy rezygnują z Jezusa, tu właśnie chorują na chorobę faryzeuszy. Ci wszyscy, którzy rezygnują z Jezusa właśnie takiego, wiernego swojemu Kościołowi, no to znaczy, że się uważają za lepszych, za takich, którzy się sami o siebie zatroszczą, którzy pokładają nadzieję w sobie, a nie w Jezusie. Bo jakbym ja całą nadzieję pokładał w Jezusie, to mi do głowy nie przyszło się od Niego odłączać z jakiegokolwiek w ogóle powodu. Z jakiegokolwiek w ogóle powodu. Gdybym pokładał całą nadzieję w Jezusie, to żeby nie wiem, jak Kościół został skompromitowany, żeby nie wiem, jacy byli biskupi, żeby nie wiem, jacy byli chrześcijanie, to w tym kościele jest Jezus i ja się trzymam pazurami, bo ja pokładam nadzieję w Jezusie, nie w sobie, nie w swoich wysiłkach, w swoich zasługach. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A taka jeszcze miałem myśl, wiecie, że właśnie, bo jest jeszcze taki problem relacji ze światem, bo jeszcze taką miałem myśl, to związana z pierwszym czytaniem dzisiejszym, że jak Pan Bóg uwolnił Izraelitów, doprowadził do tego, że Egipcjanie w ogóle wypędzili Izraelitów. Izraelici w ogóle nic nie zrobili, tak naprawdę, poza tym, że wysłuchali rozkazu Mojżesza co do baranka paschalnego, nie? Trzymali się, właśnie jedyne, co Izraelici zrobili, to właśnie wyrazili no, publicznie to, że się trzymają Boga. Nie? Oznaczyli krwią baranka drzwi swoich domów. To był znak, nie? Że ja pokładam nadzieję w Bogu. I teraz, jeżeli ja naprawdę będę się trzymał Jezusa, naprawdę będę dawał się nawracać, prawda, naprawdę będę dawał się nawracać, to będę się coraz bardziej rozmijał ze światem, który pokłada ufność w sobie. Który pokłada ufność w sobie. I będę coraz bardziej właśnie skompromitowany w oczach świata, nienawistny w oczach świata. Prędzej czy później doświadczę jakiejś formy ataku ze strony świata. I dzisiejsze czytania to pokazują taką myśl, że Jezusowi nigdy nie chodziło o to, żebyśmy się ze światem boksowali, walczyli i tak dalej, tylko że wszelki atak ze strony świata tak zwanego, żebyśmy wykorzystali, żeby jeszcze bardziej uciekać się do Chrystusa, jeszcze głębiej się z Nim wiązać, jeszcze bardziej pozwalać, żeby On się o mnie troszczył. Bo tu jest moja siła do funkcjonowania w tym świecie. Moja siła jest w Jezusie, nie we mnie. Ufaj w Jezusa, a nie w siebie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.